modzie ekokreatywnej. Zapraszam Was dzisiaj na stylizację z kulotami i spodniami 7/8 w szerokim kroju. Będą to stylówki w modnych trendach kolorystycznych, no w ogóle w modnych trendach, bo w ostatnich sezonach kuloty i tego typu szerokie spodnie są bardzo modne. No i postaram się Wam też zrobić stylówki właśnie z modnymi kolorami, które będą pasowały do tych kreacji, które tutaj zaprezentuję. Kochani, tymczasem oczywiście proszę Was też na samym początku już o polubienia filmiku i o wsparcie mojego kanału. Bardzo mi zależy na zasięgach, więc proszę zasubskrybujcie, jeśli oglądacie i wciśnijcie sobie dzwoneczek, bo będzie dużo nowych filmów i stylizacyjnych, i z holami z second handów. Polecam Lumpex i różne tego typu filmy z eko wskazówkami, z eko tematami modowymi i w ogóle na temat stylu. Także zapraszam wszystkich, którzy jeszcze nie subskrybują i nie znają tego kanału. Kochani, już drugi program na studiu tarasowym. Dodałam tu zasłony, bo jeszcze ostatnio ich nie było w filmiku, no ale pomału tutaj, wiecie, kompletuję to studio. Zastanawiam się jeszcze, czy nie zawiesić z przodu takich niebieskich zasłon. Oczywiście Wy ich nie będziecie widzieć, bo jednak tu zdecydowałam się pozostawić te białe, pseudolniane zasłony, bo one jednak są neutralne dla światła. No i wybaczcie oczywiście też dzisiaj ten hałas, bo jest trochę wiatru i to może zakłócać odrobinę dźwięk. Mam nadzieję, że będzie to do zaakceptowania. Zerwał się wiatr tuż przed tym, jak zaczęłam kręcić, więc nie mam na to wpływu, kochani. Moi drodzy, tymczasem pokażę Wam jeszcze tutaj przebitki, bo koniecznie chcę, żebyście zobaczyli moje piwonie drzewiaste. Jest tutaj za mną, ale nie wiem, czy to dobrze widać. Chyba nie będzie aż tak widać, więc zobaczcie przebitki zdjęciowe, jak cudownie zakwitła ta piwonia, a to jest tak krótkotrwały kwiat. Ta piwonia drzewiasta dosłownie tydzień, dwa i opadnie, więc zobaczcie, jak pięknie zaczyna też wisteria fioletowa mi tutaj kwitnąć obok tarasu, więc też początek kwitnienia dla Was uchwyciłam. No ale moi drodzy, tymczasem przechodzimy do filmiku i powiem Wam, że kuloty to są bardzo trudne spodnie, więc w ogóle temat kulotów mają dużo przeciwników, pewnie też i dużo zwolenników, ale ogólnie szerokie i krótsze spodnie mogą deformować sylwetkę. No niestety, jest to taki rodzaj spodni, że nie każdy będzie w tym wyglądał dobrze, ale można sprawić, że kuloty będą i modne, i będą fajnie wyglądały, i będzie można je naprawdę i stylowo, i odpowiednio do swojej sylwetki nosić. Także oglądajcie dalej, to zobaczycie, jakie są moje pomysły na to. No i ja się tutaj kieruję taką zasadą typową dla szerokich spodni. Szerokie spodnie, wąska góra. Oczywiście, że w dzisiejszych czasach jest też dużo takich trendów, gdzie wszystko nosimy oversize'owe, ale tak naprawdę niewiele osób decyduje się na takie bardzo, bardzo luźne stylówki i u góry, i u dołu, bo jednak my kobiety lubimy pokazywać swoje piękno, no i to jest naturalne, bo wiele kobiet chce jednak w jakiś sposób podkreślić atuty swojej figury. Sylwetki są różne, no ale jeżeli chcemy jednak trochę wyeksponować tej swojej sylwetki, podkreślić ją, no to nie chowamy się całkowicie w luźnych ubraniach, tylko właśnie chcemy, żeby jednak te proporcje naszej sylwetki, czy tam figura klepsydry, czy taki kobiecy kształt ciała został zachowany. No i stąd moje dzisiejsze propozycje, aby właśnie wystylizować kuloty tak, aby sylwetka wyglądała w niej zgrabnie, proporcjonalnie i ładnie po prostu. Moi drodzy, mam trzy pary kulotów. Jedne mam już na sobie, ale nie zacznę od nich. Zacznę dzisiaj od moich kulotów, które już widzieliście w stylówkach, tylko w innych niż dziś. I chcę je pokazać w różnych stylach, żeby każdy tutaj mógł znaleźć coś dla siebie, moi drodzy. Jak już mówiłam, kieruję się... Nie mogę się coś dzisiaj skoncentrować, kochani. Przez ten wiatr, bo cały czas mam wrażenie, że nic nie słychać. Dajcie znać, czy jest aż tak źle, jak mi się tutaj wydaje. Szerokie spodnie i wąska, czy też krótka góra będą proporcjonalniej wyglądać. Jeżeli poszerzymy się odrobinę tutaj, to właśnie mniej zabudowana, bardziej do ciała, ewentualnie dekolt, czy krótsza góra będzie naprawdę lepiej wyglądała z kulotami i ja jestem zwolenniczką takiego stylu, dlatego nawet marynarki do kulotów polecam Wam nie takie wielkie, oversize'owe i długie, bo będziecie wyglądać jak namiot albo jak przykryci płachtą, chyba że o taki efekt Wam chodzi oczywiście. Tylko krótkie krop marynarki,
raczej krótsze żakiety, bardziej dopasowane, będą tu wyglądać dużo fajniej, a teraz są modne te crop rzeczy, te właśnie krótkie kurteczki, krótkie bluzy i to jest super styl, super ciuch właśnie do noszenia z kulotami. No to zaczynamy. Pierwsze kuloty, takie kuloty, już nie kombinezon i właściwie ja nawet nie wiem, czy to są kuloty. Takie kuloty, spodnie 7-8, w każdym razie bardzo szerokie i one są z mango, z lnem, to jest w większości len, w przepięknym kolorze. Zobaczcie, w ogóle one mają taki artystyczny krój, już oczywiście je widzieliście u mnie, ale dzisiaj nowe stylówki i jedna z propozycji jest taka w stylu safari, a w ogóle dużo stylówek safari pokażę Wam w tym sezonie, będzie cały program o stylu safari. Mam taką bluzkę, bardzo fajną, taką nowoczesną, FD Sister firma. Ja ją tutaj wiążę, bo jest na mnie taka trochę luźna, a wolałam, żeby ta podkoszulka była krótka i dopasowana, tak jak już mówiłam. I uważam, że świetnie pasuje właśnie kolor tej koszulki do tych kulotów i do tych spodni. No i ma też takie fajne, właśnie nowoczesne wykończenie z tymi paseczkami biało-czarnymi. Moi drodzy, no i oczywiście, że do tego dobrałam sobie torebkę odpowiednią. Mianowicie torebka jest w takie zeberkowe paski, żeby już pociągnąć te safari, wiecie. No i do tego mam też sandały w stylu safari, też taką panterkę. No i uważam, że ta stylowa jest mega, mega fajna. Strasznie ją lubię. Do tego też jest taki paseczek z wężowej skórki i on też podkreśla jeszcze dodatkowo ten właśnie styl safari. Nie wiem, jak się Wam to podoba, ale dla mnie to jest po prostu super fajne. Strasznie lubię taki styl i w ogóle dla mnie ta stylowa jest mega. Bardzo do tego typu właśnie materiałów, takich lnów naturalnych, według mnie świetnie pasuje właśnie styl zwierzęcy, jakieś zeberki, jakieś tego typu rzeczy. Także to jest moja pierwsza propozycja. Tak w tym wyglądam, do tego można sobie zarzucić jakąś fajną kurtkę. Ja tutaj mam przykładowo... A tutaj różne propozycje, ale na przykład może to być kurtka skórzana w takim kroju ramoneski lekkim. Moim zdaniem naprawdę spoko wygląda. Ramoneska w takim beżowo-szarym kolorze, która też tutaj pasuje do panterki. I moim zdaniem naprawdę fajnie podkreśla tą stylówę. Mnie się to podoba. Jestem ciekawa Waszych opinii. Piszcie, które z tych stylówek są najbardziej dla Was, najbardziej się Wam podobają. Także kolejna stylówa będzie też... z krótkim, właściwie z taką crop bluzeczką, crop topikiem. Też bardzo fajna marka, słuchajcie, to też jest FB Sister właśnie. Dokładnie to samo, co tamta bluzka. Przypadek zupełny, nawet nie wiedziałam, że to jest ta sama marka. Mam taką krótką bluzeczkę w morskim kolorze, ona jest z taką srebrną nitką, więc tutaj taki trochę dodajemy styl glamour, znowu lata 70, styl disco nam się kłania. Bardzo mi się podoba ten kolor do tego. Uważam, że taki beż piaskowy do takiej morskiego koloru świetnie pasuje i to nam przywołuje na myśl plażę, kurort i jakieś w ogóle takie wakacje, takie zestawienie kolorów, przynajmniej mnie. Kochani, no i do tego, chyba tutaj mam nawet dwie pary butów, ale jedne z nich to są takie niebieskie buty, troszkę przypominające kolorem tę koszulkę i też morsko-brązowa, morsko-beżowa torebka skórzana, vintage. Też mega mi się to podoba i brązowy pasek z H&M-u, taki zamszowy, z prawdziwego zamszu, więc tutaj jak dla mnie te dodatki muszą być już takie jakościowe, żeby podkreślić szlachetność tych materiałów naturalnych, w tym przypadku tego lnu i taki zamszowy pasek moim zdaniem właśnie fajnie to podkreśla. No i co kochani, jeszcze tutaj dobrałam dla Was taki jedwabny żakiet do tego, bardzo, bardzo podoba mi się tego ten jedwabny żakiet, zobaczcie. To jest takie kimono, krótkie kimono, crop kimono, przepiękne, z takimi chińskimi znakami i moim zdaniem takie kimono podkreśla w ogóle elegancję stroju. Ono, oczywiście, że ja zawsze planuję coś na wierzch, bo nigdy nie wiadomo, wychodząc gdzieś wieczorem na przykład, warto jest zawsze coś mieć na wypadek zmiany pogody, burzy czy czegokolwiek. No więc ja tutaj to jedwabne kimono i uważam, że ono jest tutaj bardzo fajne. Bardzo ciekawie, inaczej wygląda, bardzo elegancko, dodaje takiej elegancji właśnie. Tak, kochani, no to były takie trochę style glamour, powiedzmy, wakacyjny glamour, a teraz trochę więcej hardkoru, bo
też taki przaśny materiał jak len. Moim zdaniem fajnie pasuje też do takich trochę bardziej hardkorowych stylizacji. To są jedyne spodnie tutaj w tym zestawieniu, które będą się nadawały do czegoś takiego. Wybrałam taki gorsecik jakby, w stylu, trochę w stylu folkowym, trochę w stylu takim, nie wiem jak to nawet nazwać do końca, w takim artystycznym stylu, w przepięknych kolorach, to już widzieliście wiele razy u mnie. Ja to nosiłam w ogóle na sweter, na golf, w zimie do takich moich, właśnie też takich trochę kulotowych, szerokich spodni, które wzbudziły sporo kontrowersji, bo nie wszystkim się podobają, a ja je kocham. I do tego sobie taki hardkorowy pasek z łańcuchami i ćwiekami dobrałam, żeby już było tak fajnie. Można by tutaj oczywiście czy jakieś martensy, czy glany, ale ja w lecie takich butów nie noszę, bo się boję, że mi się nogi odparzą, więc ja tutaj sobie wybrałam takie sandały też z ćwiekami nabijanymi. Takie trochę też właśnie bardziej w takim hardkorowym stylu. No i torebka do wyboru, czarna mała albo taka brązowa też z nabijanymi ćwiekami i to też będzie fajnie uzupełniać styl. No i kochani, do tego w drugiej wersji kurtka ramoneska, taka krótka kurtka z rękawem 3/4, jak to w lecie. Nie będziemy się tutaj męczyć jakimiś ciężkimi kurtami. Ta kurteczka jest bardzo dopasowana, króciutka i właśnie ma taki krótki rękaw i w ogóle jest w świetnym stylu. Jest przepiękna moim zdaniem. To jest kurtka Moto, czyli to jest chyba Topshop, bo Moto to jest chyba jakby część firmy Topshop, część tej marki Topshop. Świetna kurtka, naprawdę kocham tą ramoneskę. Nie często ją noszę, ale nigdy się jej nie pozbędę, bo to jest najlepsza ramoneska, jaką miałam kiedykolwiek. No i moim zdaniem tutaj super wygląda do tego. Mnie się strasznie podoba ten taki hardkorowy zestawik. Jestem ciekawa Waszych opinii. Oczywiście, że taka stylówka to może nie jest do pracy na co dzień, ale na jakiś koncert, na wakacje byłaby mega, według mnie. Można by też oczywiście włożyć do tego krótkie spodenki, ale dzisiaj są stylizacje z kulotami. Moi drodzy, idziemy dalej. Teraz drugie kuloty, czy też drugie spodnie 7/8, bo już z tym nazewnictwem, jak chodzi o te kuloty, to jest problem. Ja bym powiedziała, że to są takie szarawary trochę nawet. Takie moje jedwabne szarawary spodnie, takie bardzo fajne, to jest takie super. Miałam je na wakacjach we Włoszech. No i na tych wakacjach to się super sprawdziło, bo te spodnie są po prostu cudowne do podróżowania, są przewygodne, są bardzo przewiewne, lekkie, no po prostu czujesz się w tym jak w dresie, ale wyglądasz w tym jak Włoszka, czyli elegancko, z klasą i no i po prostu bardzo, bardzo lubię te spodnie. No i moi drodzy, do tego też chcę Wam pokazać taką nietypową stylówkę w pastelach. Żółty kolor, kolejny sezon jest modny bardzo, więc dziś postanowiłam wystylizować Wam te spodnie na przykład z taką śliczną, jedwabną koszulką. Ona jest z marki Autograph, więc nie jest jakaś mega marka, ale jest czysty jedwab, więc czasem takie też i trochę tańsze marki wydają jedwabne rzeczy i to jest naprawdę fajna bluzka. Tu jest włożona do środka, żeby właśnie też nie zaburzyć tych proporcji, żeby ta góra była krótsza niż dół i węższa. Strasznie mi się podoba ten odcień żółtego, jest taki cytrynowy i w ogóle wiecie co, ta stylówka mi przypomina taki zestaw lodów, lody kawowo-cytrynowe albo waniliowo-cytrynowe, bardziej kawowo. W ogóle dużo z tych stylówek mi się skojarzyło tutaj z lodami. No właśnie, tutaj takie cytrynowe lody. Ktoś tam coś tnie, przepraszam Was, rozprasza mnie ten dźwięk, bo cały czas słyszę tam w tyle jakąś piłę. Nie jest jakaś bardzo głośna, ale tak jakby ktoś borował zęby, więc nieprzyjemnie. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Do tego oczywiście musiałam dobrać jakąś górę, więc w jednym miejscu mam zarzucony taki sweterek z wiskozy cieniutki. Wiskoza albo bawełna to jest marka Next, więc bardzo fajny. Taki typowo letni sweterek, jako narzutkę, jako też sweterek, tylko taki związany tu, żeby właśnie też podnieść ten pas do góry. No i torebkę mam taką tutaj z takiej fajnej firmy skandynawskiej, z moją ozdobą przyczepioną własnoręcznie. Taka fajna torebeczka do ręki i złote sandałki, bo w ogóle do tych spodni tutaj tylko złote sandałki, zobaczycie, bo one mi się kojarzą z taką fajną delikatnością, subtelnością. Noszę oczywiście też inne sandały do nich, ale tutaj tym razem pokazuję Wam ze złotymi sandałami. No i to jest dla mnie bardzo, bardzo przyjemna, taka letnia, odświeżająca stylówka, bo ten
tego typu żółć bardzo moim zdaniem odświeża stylizację, podobnie jak właśnie kolor morski. No jestem też bardzo ciekawa Waszych opinii, jak się Wam to podoba z tym żółtym. Mnie się mega to lodowe zestawienie podoba. No i teraz kolejna jest z lnianą bluzką. Len z metalicznym włóknem od Sara Pacini. To jest włoska bluzka, taka drapowana. Ona jest super, bo ona jest z takiego miętego materiału, ją się tak jakby właśnie zawija wokół ciała. Wiążemy sobie w pasie te troczki. No i do tego można sandały typu właśnie safari czy coś takiego. Torebkę na przykład w tym przypadku Louis Vuitton. Taką malutką. Tak, żeby tylko, no wiecie, jak idziemy na przykład zwiedzać, to taka torebeczka na telefon, na jakieś dokumenty idealna. No i oczywiście pasujące obuwie, czyli to tutaj w tym przypadku złote sandały, ale można sobie brązowe w stylu safari, beżowe, jakiekolwiek chcecie do tego dobrać. Mogą być też cichobiegi tak zwane, czyli jakieś sneakery. No, jestem też bardzo ciekawa, jak się Wam to podoba. No i moi drodzy, jeszcze jedna stylówka z tymi właśnie spodniami z jedwabiu, z taką bluzką, takie nietypowe zestawienie, bo beż, jasny taki beż i taka szarość. I to jest też jedwabna bluzka od Hugo Bossa bodajże. Tak, Boss, Hugo Bossa. Bardzo fajna, taka jedwabna, cienka bluzeczka również do środka. No i to już jest cała jedwabna stylówka, czuję się bardzo luksusowo w tym. No i oczywiście, tak jak mówiłam, buty pasujące. I kochani, do tego torebka od Burberry w pasie. Uważam, że fajnie to wygląda, bo ta torebka ma też różne odcienie beżu i takie czarne paski, które wyglądają trochę jak szarość. No i do tego ta kurtka również cieniowana, ramoneska. Ona jest taka cieniutka, więc bardzo fajnie się sprawdza na lato. Nawet miałam ją właśnie na cerze na wakacjach, bo ona do wszystkich takich jasnych beżów i do tego typu kolorów fajnie wygląda i właśnie jest taka lekka i cienka, nie taka jak typowe skóry. Szczególnie w ramoneskach, są takie ciężkie, wiecie, sztywne. Ona jest taka mięciutka jak materiał i właśnie bardzo, bardzo lekka przez to. Także uważam, że fajnie wygląda do tego. To były trzy stylizacje z tymi jedwabnymi spodniami. No i teraz przyszła pora na te różowe, szalone kuloty. To są, kochani, kuloty od firmy Jaeger, więc mega marka. No i są z wełny. W ogóle w życiu bym nie powiedziała, bo są takie cienkie, bardzo przyjemne w dotyku, bardzo lejące. Ten materiał jest taki lekko ciężkawy, ale one mają w ogóle podszewkę tutaj gdzieś. Tak, podszewkę z wiskozy, więc w ogóle nic tam nie gryzie. One są absolutnie bardzo przewiewne. Naprawdę w życiu byście nie uwierzyli, też te spodnie są zrobione z wełny. To jest taka cieniusieńka wełna, żorżeta wełniana, maksymalnie przewiewna. Tutaj ja nawet jakbym miała to, podejrzewam, nie wiem, w 27 stopni to by nie było mi za gorąco. No może już ponad 30 to pewnie bym raczej wybrała jedwab, ale naprawdę są bardzo, bardzo przewiewne te spodnie. Mega są. Świetny kolor moim zdaniem. No i też przygotowałam trzy stylówki. I jedna z tych stylówek to jest w ogóle stylówka z wcześniejszego filmiku, którą pokazywałam Wam w trendach kolorystycznych na lato, wiosnę-lato 2022. Jest taką jedwabno-bawełnianą bluzeczką z koronką w takim samym kolorze. Zobaczcie sobie tam w przebitce. Bardzo, bardzo fajna stylowa, na pewno tak będę chodzić, bo ta bluzka jest po prostu do tego idealna. Jest właśnie wąska, jest ściągaczowa, więc wyszczupla górną część ciała i te kuloty tutaj wtedy nie wydają się aż tak obszerne. Także to była jedna rzecz. A teraz, kochani, o, to jest właśnie ta bluzka, którą mam tutaj. Rosemund, moje takie ukochane bluzki, to wiecie, że mam ich kilka sztuk w różnych kolorach. I naprawdę one się bardzo sprawdzają i w lecie, i jako podkoszulki czasem można je sobie włożyć spód pod żakiet jakiś elegancki. I kochani, druga stylowa to jest stylowa z taką koszulką trochę sportową i to jest tylko Divided, czy to jest z H&M-u, ale oczywiście w lumpeksie kupiłam. Bardzo fajny crop top, taki do pasa, tutaj tak wyżej do pasa, więc ono się jakby spotyka ze spodniami w sam raz, także to nic tutaj nam nie widać akurat w tej koszulce. Fajny dekolt ma ta koszulka i w ogóle jest bardzo przyjemnej bawełny, zobaczcie. Taki lekko melanżowy róż. I to jest takie właśnie fajne, sportowe i ja sobie do tego dobrałam moje sneakery od Reeboka Princesski. Jasno-różowe, takie perłowe, one są takie trochę właśnie dziewczęce, słodkie, do takiej bluzki, do tych kulotów, do torebki różowej,
będą superowo wyglądać według mnie. Mi się to strasznie podoba. Oczywiście ja nie jestem mega fanką noszenia sportowych butów do kulotów, bo to jeszcze bardziej skraca sylwetkę. Niestety, sportowe buty dodają ciężkości, dlatego to nie jest... No to jest dla bardzo szczupłych, po prostu. Ja uważam, że ja już wyglądam w tym dość ciężko, w tym zestawieniu tych sneakerów, płaskich butów z kulotami. Ale jeżeli ktoś jest bardzo, bardzo szczupły, to właśnie może to fajnie wyglądać, trochę właśnie dodać ciężkości sylwetce. Jak ktoś uważa, że jest zbyt szczupły na przykład, to jest dobry sposób, żeby się troszkę dociążyć. A z drugiej strony bardzo wygodna stylówa, słuchajcie, naprawdę to jest mega wygodne. Ja sobie też do tych stylówek taką kurtkę ramoneskę cieniowaną, bo znowu cieniowaną, widzicie? To jest firma Muba. Zobaczcie, taka krótka ramoneska właśnie różowa, przechodzi od kremowego do różowego. No i to jest bardzo fajna, też taka niezobowiązująca, leciutka kurteczka ramoneska z prawdziwej skóry. Kocham tą ramoneskę. Ona jest po prostu... Ostatnio te różowe połączenia, takie pastelowe, do mnie tak przemawiają niesamowicie. No i znowu to są jakieś takie sorbetowe kolory. To zestawienie tych lodów, powiedzmy, śmietankowo-truskawkowych z tym sorbetem malinowym. Tu mi się to tak kojarzy. Bardzo, bardzo wygodnie mi było w tej stylówce, powiem Wam. Także to jest moja taka sportowa wersja. Była już hardkorowa, to teraz w przypadku tych różowych spodni słodko-sportowa wersja, powiedzmy, na wycieczkę szkolną. No i ostatnia wersja to jest to, co mam na sobie, czyli ta koszulka jedwabna. Przekażę się Wam z bliska. Może zobaczycie, że to są takie różowe gwiazdki. I te gwiazdki są w identycznym kolorze jak te spodnie, co z daleka nie jest tak widoczne, bo one są bardzo malutkie. Ale jeżeli byście widzieli mnie na żywo, to uwierzcie mi, że widać, że to jest nawiązanie kolorystyczne. Mam tutaj też mój taki naszyjnik ulubiony z różowym kolorem. On jest taki trochę właśnie nieformalny. Różowa bransoletka i takie klapeczki na takim mikro obcasie, na takiej małej kaczuszce, kobiece takie i też są w tym samym kolorze co kuloty. I tu jest połączenie z kolorem białym też. No i oczywiście sobie do tego wezmę moją torebkę, albo tą różową, taką wiecie, a la Chanelka, albo taką dużą torbę, jakbym szła na przykład gdzieś do teatru z jakimś kostiumem w środku, z jakimiś kosmetykami, no to większa torba. No i moim zdaniem ta spoko pasuje, bo jest szaro-biała. No i właśnie ona tu nawiązuje też do takiego jasnej szarości tej bluzeczki. I ona jest do środka, bo ona jest dosyć długa ta bluzka. No ale przez to, że jest właśnie tak wsadzona, widać tylko górę, no to też te proporcje tu nie są zaburzone. No i oczywiście, że można do tego włożyć cokolwiek, na przykład też tą ramoneskę można by jak najbardziej, albo jakiś sweterek, bluzę krótką i będzie super stylówa. Słuchajcie, to już wszystkie moje stylówki na dzisiaj. Miałam frajdę zrobieniem tego, chociaż powiem Wam, że przeraził mnie ten wiatr dzisiaj. Piszcie koniecznie, które się Wam najbardziej podobają i czy w ogóle lubicie kuloty. No bo jak mówię, są osoby, które nie znoszą kulotów, nawet wiem, że wśród moich widzów czy widzek. Tymczasem ja polubiłam kuloty i właśnie w takim wydaniu jak tu, niekoniecznie takie trochę węższe i trochę krótsze, tylko właśnie takie trochę spódnicowe, trochę właśnie takie luźne, opływające, że wtedy czujemy się super swobodnie. No i właśnie góra troszkę bardziej sexy, żeby nie odebrać sobie tego kobiecego szyku i proporcji. To jest moja rada, kochani. I bawcie się modą, bo warto. Ja mam to wszystko z Lumpeksu oczywiście. W zasadzie, słuchajcie, z dzisiejszych tutaj zakupów tylko ta torba brązowa z ćwiekami była kiedyś, dawno, dawno temu, jakieś 6 lat temu kupiona nowa, to jest torba firmy Fossil, kupiona w TK Maxie. Wszystkie inne rzeczy, absolutnie wszystko było kupione w second handach lub na Vinted. Na Vinted kupiłam te Reeboki, chociaż też były nowe, jeszcze z metką, ale kupiłam je jakby już z drugiej ręki. Także serdecznie Was zapraszam na następne programy. Będzie znowu, zabieram Was do Lumpeksu. Oczywiście haul lumpeksowy i kolejne jakieś stylówy. Niedługo będą też stylówy safari. Także zapraszam Was na kolejne filmy. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Zapraszam Was do komentowania. Jestem ciekawa Waszych opinii i reakcji. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć. Żyj długo i pomyśl. Moje kotki się tu dzisiaj też przewijają, także wybaczcie, że będą czasem tutaj robić jakieś przejścia i niespodziewane
pojawienia się. Tu jest na przykład Ryszard. O, i Rysiu się bardzo lubi tu lizać. Zobaczcie, jest przekochany. O, patrzcie, jak mnie liże. No, jaki kochany. Rysiu, co ty chcesz mnie uczyścić? Uczyścić. Chcesz mnie wyczyścić? On przede wszystkim chce, żeby mu było wygodnie i żeby mieć święty spokój. O, jest przekochany. Taki, patrzcie, jaki Rysiu. Nie gryź, Ryszard!